Cześć kochani, dzisiaj witam Was w nowym filmie. Dzisiaj pomieszanie z poplątaniem. Cały czas patrzę nie w podgląd. Mam nadzieję, że się wreszcie tego nauczę. Naprawdę nie chcę patrzeć w podgląd, ale jednak zerkam, patrzę, czy wszystko jest w porządku. Ja nie mam dobrej kamery i ona tak czasem mówi ostrość, ale do rzeczy. Zacznijmy od ogłoszeń, bo mam dla Was dzisiaj po pierwsze ogłoszenia, a po drugie trzy rzeczy ubraniowe, które chcę Wam pokazać. Dostałam je od firmy Romwe, no i na końcu pokażę Wam, jak wyglądają, co przyszło, ile kosztuje, czy się sprawdziło, czy nie. Wszystko Wam dokładnie powiem. A jeśli chodzi o ogłoszenia, to jak wiecie, zaczął się ten okres burzliwy dla studentów. I jak wiecie, styczeń jest u mnie na kanale takim momentem przerwy. Często robię sobie przerwę dwutygodniową. Jak widzicie, te filmiki od początku roku pojawiły się chyba tylko dwa, ten będzie trzeci, także szału nie ma. No ale mam nadzieję, że każdy student rozumie. A poza tym ja też nie wyznaczam sobie dni, w które nagrywam. Po prostu ja muszę mieć ochotę i muszę czuć, że chcę sobie z Wami pogadać, chcę coś powiedzieć i mam w ogóle o czym. Także wtedy nagrywam, jeśli nie, to sobie to odpuszczam. Nagrywałam Wam w ogóle fajny vlog z Warszawy, bo jak wiecie, byłam u mojej siostry. Bo chyba nie jest już tajemnicą, że moja siostra się przeprowadziła do Warszawy. Nie wiem w sumie, czy Wy wnioskowaliście to, czy nie, czy się dało, czy nie, ale tak, jest w Warszawie. Także będę tam prawdopodobnie częściej. No i nagrywałam vloga, który wyszedł strasznie, więc po prostu go nie dodałam. To był czas dla nas, dla rodziny, więc jakoś tak, nie wiem, nie wyciągałam tej kamery. No i te klipy, które udało mi się gdzieś tam nagrać, nie nadawały się do tego, żeby to skleić i wrzucać na YouTube. Także odpuściłam sobie. Nagram pewnie, jak będę sama jechać, albo no na pewno jeszcze będzie jakaś okazja. Także chciałam Was ostrzec, że w tym styczniu może być ciężej z filmami. Mój kanał może świecić pustkami. Nie czuję, jak rymuję, ale o tym wiecie, bo zawsze w styczniu tak było, że robiłam przerwy. No i ogólnie styczeń jest takim miesiącem kiepskim. Ja nie przepadam za tym miesiącem, może dlatego, że na razie kojarzy mi się z sesją i z nauką. Może kiedyś będzie inaczej. No i dodatkowo, jak wiecie, jestem na trzecim roku moich studiów, więc zaczynam pisać pracę licencjacką. Także to też pochłonie mi sporo czasu. Muszę się przygotować porządnie, zwłaszcza dlatego, że chcę obronić się w pierwszym możliwym terminie, chcę się ze wszystkim wyrobić, chcę mieć fajną pracę, być z niej dumna, także przysiądę nad tym porządnie. No i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Na razie zbieram sobie materiały, na razie sobie opracowuję tak temat wstępnie, no i będziemy działać, myślę, że będzie ok. Ostatnio naszła mnie ochota na zrobienie Q&A, także w tym momencie możecie pisać pod tym filmem w komentarzach pytania, na które odpowiem w kolejnym filmiku, nie wiem, czy to będzie kolejny, czy jeszcze następny. Za jakiś czas coś takiego nagram, także piszcie kreatywne pytania, a ja będę odpowiadać też, mam nadzieję, że kreatywnie. No. I jeszcze ostatnia informacja, że 23 w sobotę odbywa się Meet YouTube w Krakowie. Ja póki co do tego wydarzenia się zapisałam i planuję się pojawić, ale nie jest to pewne. Także jeszcze dokładnie będę Was informować na Facebooku bądź na Snapchacie, gdzieś na pewno napiszę. No i fajnie będzie się spotkać, także może wpadnę, zwłaszcza że jest w Krakowie, więc mam blisko. Także myślę, że gdzieś tam będę. Teraz pokażę Wam właśnie te trzy rzeczy. To są rzeczy z Romwe, tak jak już mówiłam. Jestem z nich średnio zadowolona. Już naprawdę nie wiem, co myśleć o tych stronkach wszystkich, ponieważ raz przyjdą rzeczy, które mi się bardzo podobają i naprawdę w nich chodzę i są świetnej jakości, a raz przyjdzie takie, za przeproszeniem, że nie wiadomo, jak to nałożyć, co to w ogóle jest, jaką ma funkcję pełnić. Także teraz Wam pokażę dwie kurtki i jeden szalik. Zacznę pozytywnie od szalika, który kosztował na stronie 9 dolarów, 9,90, czyli 10 dolarów i był przeceniony z 22 dolarów. Szalik wygląda tak, jest bardzo ładny, cały czas w nim chodzę, jest cieplutki, milutki, tu na dole ma frędzelki, także jeśli chodzi o szalik, to bardzo Wam polecam, zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Myślę, że jest naprawdę bardzo ok, będzie pasować do fajnych takich jasnych płaszczyków, do czarnych kurtek, można go ubrać i na sportowo, i na elegancko, ogólnie myślę, że naprawdę warto. Fuh. A teraz pokażę Wam dwie kurtki, najpierw w locie, a później na sobie. To jest pierwsza kurtka, kurtka jest skórzana, jest bardzo wymięta i nie jest tak dobrego materiału, jak myślałam. Na stronie wyglądała pięknie, no i niestety jest bardzo mała. Ja co prawda zawsze kupuję XS
lub S i właśnie wybrałam XS na tej stronie. Zawsze XS było na mnie dobre, a ta kurteczka jest naprawdę bardzo mała i boję się, że jak podniosę ręce, to po prostu mi gdzieś pęknie pod pachami. Pokażę Wam oczywiście zdjęcie, tutaj powinno się za chwilę wyświetlić, żebyście mogli zobaczyć, jak te rzeczy wyglądały na stronie, a jakie są w rzeczywistości. Kurtka kosztowała, uwaga, uwaga, przed przeceną $95, a po przecenie $43. To jest naprawdę bardzo dużo jak na tą kurtkę i szczerze powiedziawszy, gdybym ją kupiła za swoje pieniądze, bo jak wiecie, ja te rzeczy dostaję, więc to jest troszkę inna sytuacja. Gdybym kupiła ją za swoje pieniądze, to podejrzewam, że byłabym rozczarowana. Nie, na pewno byłabym rozczarowana, po prostu byłoby mi żal pieniędzy, ponieważ to nie jest jakaś super jakość. Ona nie jest gruba, ona jest taka cieniutka. No i zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda, bo tutaj tak średnio to widać. Nie wygląda ona źle. Powiem Wam, że nawet bym w niej chodziła, gdyby nie to, że ja naprawdę nie mogę podnieść rąk i jak się napinam, jakbym chciała coś podnieść w sklepie, to podejrzewam, że mogłabym wyjść z dziurami na plecach i z całą pękniętą z tyłu kurtką. A zawsze kupuję najmniejsze rozmiary, ponieważ mam taką dość drobną budowę. Jednak ta kurtka jest w porządku, z tym, że na pewno nie jak za $100 i za 40 moim zdaniem to jest też duża przesada, jeśli chodzi o jakość, no ale to już w zależności od tego, co Wam pasuje, czego oczekujecie. Ja za taką cenę oczekiwałabym troszkę lepszej jakości produktu, no ale myślę, że może ją ubiorę, wątpię, że schudnę, ale może jakoś ją ubiorę i po prostu będę uważać na to, żeby nie wykonywać takich jakichś ruchów. Zastanawiam się, czy jakbym wzięła większy rozmiar, to czy nie byłoby tego problemu, bo to nie jest tak, że to troszeczkę mnie tylko ciśnie, tylko musiałabym chyba, nie wiem, wziąć L-kę, żeby tego problemu nie było i żebym mogła po prostu swobodnie się ruszać. Jeśli chodzi o zapięcie się w tej kurtce, to jest też ogromny problem i ja po prostu się w niej nie zapnę. Nawet jak wciągnę brzuch, po prostu nie ma szans, nie ma szans. Ona jest tak malutka. Powiem Wam, że teraz patrzę tutaj na stronę i to jest S-ka, to nie jest XS-ka, więc naprawdę jak na S-kę, to ta kurtka jest tak mała, że nie wiem, kto by się w nią zmieścił. Także na pewno nie kupujcie S-ki, jeśli w ogóle będziecie mieć ochotę kupić tą kurtkę, bo po prostu nie będziecie mogli nic podnieść, nic wziąć, jeszcze Wam pęknie pod pachami, nie wiadomo gdzie. Także ja się w tej kurtce duszę, nie mogę jej zapiąć, także średnio. No i teraz pokażę Wam hit kolejny, czyli płaszcz. Płaszcz zamówiłam, bo na stronie wyglądał naprawdę rewelacyjnie. Ja Wam oczywiście też tutaj pokażę zdjęcie i myślę, że sami byście się na niego skusili. Kosztował przed przeceną $60, po przecenie $27 i przyszedł do mnie taki. To jest rozmiar XS. Pokazuję Wam, żebyście mi uwierzyli, że naprawdę nie kłamie. I jest to ogromny worek, który nie wiadomo jak nosić. Ten płaszcz jest w rozmiarze XS, kurtka była w rozmiarze S i w kurtce nie mogę się zapiąć, a ten płaszcz jest za duży, także nie wiem, o co chodzi z tymi rozmiarówkami. Trzeba na to naprawdę uważać i teraz Wam pokażę, jak ja w tym wyglądam. I ten płaszcz jeszcze jest bardzo długi, także on sięga mi praktycznie za kolano, czego niestety Wam nie pokażę, no ale jak widzicie, on tutaj jeszcze ma sporo tego materiału. Patrzcie, ile jeszcze tutaj mam miejsca, jeszcze tu by weszły dwie osoby ze mną do tego płaszcza. Czy to jest XS-ka, to ja bym nie powiedziała, ponieważ jest naprawdę duży, naprawdę średniej jakości. Także cieszę się, że Was mogę przestrzec przed takimi zakupami, bo gdybym sama zapłaciła za te rzeczy, to byłabym bardzo niezadowolona i byłaby to strata pieniędzy. Nie wiem, czemu się zmachałam przy tym ubieraniu, bo jest mi gorąco. Także jeśli chodzi o to zamówienie, cieszę się z szalika, a te dwie rzeczy, no niestety raczej bym Wam odradzała, chyba że chcecie wydać pieniądze bez sensu. Ten materiał jeszcze w dodatku, patrzcie, jak się on mnie i jest bardzo cienki. Nic specjalnego. Także niestety dziękuję za Romuj, że miałam możliwość przyjęcia tych rzeczy, że mnie nimi obdarowali, ale niestety tylko w szaliku chyba będę chodzić, a z tymi rzeczami coś będę musiała zrobić. Może ktoś będzie chciał, może oddam. Zobaczymy. Aha, jeszcze chciałam Wam pokazać przy tym guziku. Patrzcie, jak nitki odstają. No kurczę, jak się kupuje
tutaj było przed przeceną 60 euro, czyli to jest naprawdę sporo pieniędzy, to takie rzeczy nie powinno się tutaj dziać. Patrzcie, tu po prostu są nitki, wystają, widać, że to jest szyte na ilość, a nie na jakość. Także niestety, to by było wszystko, ja się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, mam nadzieję, że nie patrzyłam w podgląd, chociaż teraz to robię. Tu patrzę. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa!